drodzy Państwo. A teraz poprosimy panią dr Urszulę Opłocką o wygłoszenie wykładu pod tytułem W poszukiwaniu świętego Graala nauczania i uczenia się. Bardzo prosimy pani doktor. Witam państwa. Ja chciałam państwa zaprosić w podróż z perspektywy pedagogiki, ponieważ ja jestem pedagogiem. Skąd taki tytuł? Dlaczego święty Graal? Święty Graal to pewna idea, która jednoczyła wokół siebie ludzi, sprawiała, że pragnęli czegoś więcej, marzyli i dążyli do osiągnięcia takiego dosyć irracjonalnego celu. Wydaje mi się, że wszyscy tutaj zgromadziliśmy się, by takiego Graala znaleźć. Ten Graal, nasz Graal, może nie jest naczyniem, w którym można przechowywać krew Chrystusa, ale jest właśnie takim poszukiwaniem najlepszych metod pracy z uczniem, a więc jest poszukiwaniem technik, metod, idei, które pomogłyby być nam lepszym w procesie nauczania i uczenia się. Jednym z naukowców, którego pozwolę sobie tutaj dosyć często przywoływać, jest Graham Nuttall. To niezbyt znany w naszej literaturze pedagogicznej Nowozelandczyk, a niezwykle interesujący, ponieważ prowadził badania na skalę absolutnie niespotykaną gdzie indziej. Przez 30 lat obserwował klasę szkolną. 30 lat badań. Badań bezpośrednio w formie obserwacji. Ale nie tylko. W międzyczasie kreował różne eksperymenty. W międzyczasie nagrywał lekcje, stosował nowe ówcześnie technologie, mikrofony, które nosili uczniowie, kamery, które monitorowały pracę poszczególnych uczniów na lekcji. A wszystko po to, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak uczniowie uczą się na lekcjach. Ale zostawmy na razie Nuttalla. To, co w pedagogice było bardzo istotnym spostrzeżeniem, to wyniki badań związane z hipokampem londyńskich taksówkarzy. Państwo zapewne pamiętają. Okazało się, że taksówkarze, którzy zdali pozytywnie egzamin, bardzo trudny egzamin, który wymagał od nich znakomitej orientacji w przestrzeni miasta Londynu, kiedy zbadano ich mózgi po jakimś czasie, okazało się, że ich hipokamp jest większy. Wyniki tych badań są istotne dlatego, że pokazują, że rzeczywiście w procesie uczenia się nasze mózgi się zmieniają. Pokazują także, że mogą się rozwijać mózgi także osób dorosłych. I drugie badania. Tym razem to badania prowadzone przez 30 lat w Holandii i w USA. Te badania dotyczyły oceny ilorazu inteligencji przeciętnego szeregowca. Proszę zobaczyć, że w ciągu 30 lat ten iloraz inteligencji się podniósł. Wszystko, co wiemy na temat genetyki, wskazuje na to, że ci szeregowcy nie mogli się zmienić genetycznie, a jednak ich inteligencja wzrosła. To kolejne spostrzeżenie, które mówi, że to nie geny decydują o talencie i inteligencji. No i to właśnie przyczynek do teorii nastawienia. Oto Carol Dweck. Carol Dweck zainteresowała się tym, jak uczniowie, jak dzieci reagują w sytuacji, kiedy postawi się je, zaprosi się je do rozwiązywania zadania, które jest nieco wykraczające poza ich możliwości, czyli zadanie bardzo trudne, w którym istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Zaobserwowała bardzo zróżnicowane reakcje. Niektóre dzieci ochoczo wzięły się do pracy. Inne dzieci powiedziały, że nie, one tego robić nie będą. Jeszcze inne zaczęły oszukiwać. Ta różnorodność reakcji bardzo ją zainteresowała. Zwróciła uwagę na to, że mózgi uczniów
poddanych takiemu eksperymentowi zachowują się dwojako. Ci uczniowie, którzy radośnie podjęli się wyzwania, mieli mózgi wręcz jarzące się od aktywności. Natomiast uczniowie, którzy unikali zmierzenia się z problemem dla nich trudnym, mieli mózgi praktycznie wyciszone. To spowodowało, że Carol Dweck sformułowała teorię dwóch rodzajów nastawień: Grow Mindset i Fixed Mindset. Grow Mindset to nastawienie na rozwój. Co to oznacza? To oznacza, że wśród nas i tu obecnych, a także wśród naszych uczniów, mamy dzieci, które w reakcji na zadanie zbyt trudne radośnie podejmują wyzwanie, ponieważ te dzieci wierzą, że mogą. Nie boją się popełnienia błędu. Mają nastawienie na grow, czyli nastawienie na rozwój. Druga grupa z nas to osoby, które wierzą, że Bozia dała im talent w jednym obszarze, a drugim zapomniała. To także dzieci, które będą bały się zmierzyć z wyzwaniem, ponieważ mają pewne wewnętrzne przekonania, że w tym obszarze mają pewne ograniczenia. Proszę popatrzeć na ten katalog tekstów. Tekstów, które często słyszeliśmy, tekstów, które często sami formułujemy. Jak szybko się nauczyłeś, ależ jesteś mądry. Co myśli dziecko, które usłyszy taki komunikat? Dlatego, że jestem mądry, to uczę się szybko. A jak uczę się wolno, to co? Głupi chyba jestem, nie? Drugi komunikat. Popatrzcie na jego rysunek. Toż to drugi Picasso. Co myśli dziecko? No tak, no taki się urodziłem, no nie? Ale jeżeli skrytykują mój rysunek, to co? To już nie jestem żadnym Picasso. To po prostu totalna katastrofa. I trzeci. Jesteś doskonały z matematyki. Dostałeś 6, chociaż wcale się nie uczyłeś. No tak, ja się uczyć nie muszę. Po prostu genialny się urodziłem. Proszę Państwa, wszystkie te komunikaty, których używamy, budują postawę fiksacyjną, czyli sprawiają, że osoby, do których je kierujemy, przestają wierzyć we własne siły. Uważają, że zostały ocenione i zaszufladkowane raz na zawsze, że ich talent został im dany i nie może się rozwinąć. Takie komunikaty budują postawę fixed. Co w takim razie zrobić, by budować nastawienia rozwojowe? Carol Dweck sugeruje kilka dróg. Po pierwsze, wysiłek jest niezbędny i go doceniamy. Czyli napisałeś dobrze ten sprawdzian, bo długo się do niego uczyłeś. Albo inaczej, narysowałeś piękny rysunek, ponieważ włożyłeś w niego dużo pracy. Inna droga. Błędy to nie problem. Błędy nas nie deprecjonują. Błędy to kamienie milowe rozwoju. A więc cieszmy się, że nam się zdarzają. Tworzą dla nas szanse. Możemy się uczyć. I kolejna droga. Żaden komunikat nie jest obojętny. Carol Dweck opowiada o szkole, w której w sytuacji, gdy uczeń sobie nie poradzi, nie powiedzie się, nie słyszy słowa niedostateczny. Słowo niedostateczny klasyfikuje, kategoryzuje, zamyka drogę raz na zawsze. No jestem niedostateczny. Carol Dweck mówi, że w szkole, w której zamiast niedostateczny używano komunikatu jeszcze nie, jeszcze się tego nie nauczyłeś, jeszcze tego nie umiesz, jeszcze tego nie wykonałeś dobrze. Otwiera się perspektywa, tajemna perspektywa słówka jeszcze, bo jeszcze oznacza, że w tej chwili nie, ale jutro, pojutrze,
Mogę. I kolejna droga. Uświadamiamy uczniom celowość podejmowania wysiłku. Dlaczego? Jeżeli pokonujesz swoje opory, jeżeli wykonujesz pracę, jeżeli wkładasz to wysiłek, będziesz mądrzejszy. Każdy chce być mądrzejszy. Wszystko to wygląda bardzo łatwe. Od razu wprost do zastosowania. Może to jest poszukiwany święty graal. Może wystarczy zmienić komunikację. Może wystarczy zacząć budować postawy rozwojowe. A oto kolejny badacz. Robert Bjork zajmował się pamięcią i sformułował kilka bardzo ciekawych spostrzeżeń. Popatrzmy najpierw na poniższy graf. Na górze mamy materiał blokowany. Zazwyczaj w taki sposób uczymy się i uczymy naszych uczniów. Mamy takie poczucie, że jeżeli blokujemy pewne treści, przyswajamy je łatwiej. Ale czy łatwiej to jest to, o co nam chodzi? Czy chodzi nam o to, żeby uczyć się łatwiej, czy żeby uczyć się trwale? Bjork twierdzi, że owszem, uczymy się łatwiej. Mamy wręcz złudzenie wiedzy. Natomiast jeżeli zaczniemy badać, co tak naprawdę się nauczyliśmy, to okazuje się, że znacznie więcej i lepiej uczą się ci, którzy mają te treści przeplatane, poszatkowane, mają utrudnione uczenie się. Czyli ten schemat poniżej. To absolutnie nie mieści się w naszej percepcji. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś absolutnie innego. To absolutnie nie zgadza się z naszymi wewnętrznymi odczuciami. I słusznie, bo nasze odczucia dotyczą satysfakcji i łatwości uczenia się. Jeżeli mamy materiał zblokowany, uczymy się łatwiej w naszej ocenie. Wysoko oceniamy swoje kompetencje. Mamy poczucie, że umiemy. Ale kiedy przyjdzie sprawdzian, okazuje się, że ci, którym poszatkowano treści, którzy narzekają, że uczenie się było po prostu koszmarem, bo ten nauczyciel skakał z jednego na drugie, że było to trudne, co chwilę trzeba było sobie coś przypominać. W testach ci, którzy nie mieli satysfakcji z uczenia się, którzy się mocno napocili, wypadają znacznie lepiej. Stąd Bjork sformułował taką potrzebę celowego utrudniania procesu uczenia się. To jest tylko jeden ze sposobów. Zamiast blokować, poszatkujmy treści. Inny, równie na pierwszy rzut oka szalony pomysł. Proszę Państwa, jak powinniśmy testować? Czyli sprawdzać wiedzę. Czy w ogóle testowanie nadaje się do uczenia się? Według Bjorka tak. Tylko trzeba na to znowu spojrzeć trochę inaczej. Bjork mówi, że w naszym takim ogólnym pojęciu należy najpierw wprowadzić jedną część wiedzy, drugą część wiedzy, trzecią część wiedzy i dopiero teraz na przykład test z tej całości. Kiedy się uczymy, mamy takie poczucie, że to jest prawidłowo, no bo trochę tutaj tego, trochę tego, mamy takie poczucie, że ogarnęliśmy całość. A Bjork mówi tak, wrzućmy trochę wiedzy, to jest ta pierwsza część, i wrzućmy test. Jak to test? Przecież oni jeszcze nie umieją tamtych dwóch kawałków. I o to chodzi. Ponieważ w momencie, kiedy zderzą się z trudnościami, a Bjork nawet mówi, test ma być wredny, niech stawia takie pytania, które wręcz generują prawdopodobieństwo błędów. Ponieważ samo pokonywanie trudności sprawia, że będziemy się uczyć. I jak wygląda ten schemat u Bjorka? Wiedza, test, test, test. Szalone. Ale skoro wyniki mówią, że to jest bardziej skuteczne,
I jeszcze jedno. Satysfakcja czy efekty? O co pytamy uczniów po lekcjach? Fajna była? Anie, czego się nauczyłeś? Według Bjorka, niestety, poczucie satysfakcji jest odwrotnie proporcjonalne do efektu. Im bardziej jesteśmy zadowoleni z procesu uczenia się, tym bardziej oznacza to, że uczenie się było dla nas łatwe. Jeżeli było dla nas łatwe, to mamy złudzenie wiedzy. Uczymy się wtedy, kiedy pokonujemy trudności. Im więcej tych trudności, tym uczymy się trwalej. A o co nam chodzi? O uczenie się trwałe. Nie o to, by zaraz po lekcji kogoś przetestować i sprawdzić, czy już się nauczył. Żeby ktoś coś naprawdę umiał, musi mieć to w zasobie swojej pamięci operacyjnej. Czyli nie w tej pamięci tu i teraz. Więc zależy nam na pamiętaniu trwałym. Zacznijmy utrudniać. Może to jest nasz gra? I mój ulubiony Natal. Kiedy śledziłem, jak szybko uczniowie zapominają, to po 6 miesiącach wygrywali ci, którzy... Po 6 miesiącach. Natal badał, co rzeczywiście po 6 miesiącach uczniowie wiedzą z tego, czego się uczyli. I odkrył coś fascynującego. Proszę Państwa, żeby nasz uczeń czegokolwiek się nauczył, musi uzyskać komplet informacji do zrozumienia i poznania danej koncepcji aż trzykrotnie. Jeżeli dostanie je raz, nie dostanie szansy, by te informacje przeszły do pamięci trwałej. Jeżeli nie ma ich w pamięci trwałej, nie ma tej wiedzy w użytku. Co więcej, Natal mówi, że najlepiej, żeby te trzy razy za każdym razem odbywały się w innym kontekście. Ten kontekst można zmienić bardzo prosto, na przykład zmienić salę lekcyjną. To już jest zmiana kontekstu. Wprowadzić z innej strony. Wszystko może być zmianą. Zobaczcie, że współgra to świetnie z utrudnianiem, które zaleca Bjork, ale niestety z punktu widzenia uczniów powtarzanie trzy razy tego samego nudne. No i tu jest pierwsza odpowiedź, dlaczego uczniowie nie lubią szkoły. Ciągle się tam powtarza różne rzeczy. To, że się nie pamięta, to inna sprawa, ale znowu to samo. A Willingham zauważa dodatkowo. Jesteśmy z natury ciekawi, ale myśleć to my nie lubimy. Wcale nam się nie chce. Myślenie jest energetyczne, kompletnie zbyteczne. Bo kiedy zobaczymy tygrysa sablozębnego, to wiemy, co robić. Nie zastanawiamy się, czy to jest samiec, samica, duży, mały, tylko w nogi. Uruchamia się nam schemat. Schemat postępowania w sytuacji zagrożenia. I my lubimy schematy i wzorce. Wręcz kochamy. Schematy i wzorce uwalniają nas od potrzeby myślenia. A więc ułatwiają nam życie. W szkole trochę trudno, ponieważ ciągle dorzuca się nowe informacje. Te nowe informacje najczęściej są abstrakcyjne, więc nie mają się nic do praktyki. Wcale mi nie powiedzą, co robić, jak zobaczę tygrysa. Wręcz każą mi rozważać, jaką on ma płeć. To jest abstrakcyjne i niepotrzebne z punktu widzenia co nieco zbyt praktycznego umysłu, który chce posłużyć się schematem. Willingham podrzuca nam kilka wskazówek. Pierwsza. Im więcej wiesz, tym łatwiej dowiedzieć się więcej. Co to oznacza? Proszę Państwa, jeżeli mamy w swojej pamięci trwałej jakieś zasoby, to w tym momencie to,
czego się dowiadujemy, jesteśmy w stanie z tym zasobem powiązać. Myślę, że Państwo także doświadczyli czegoś takiego, co opisuje Willingham. Wspomina dzień, kiedy usłyszał fantastyczny wykład. Rewelacyjny. Wykładowca przedstawił przed nim nowe teorie. Na drugi dzień pamiętał. Wykład był fantastyczny. Wykład był fantastyczny. O czym był wykład? No był fantastyczny. Nie potrafił sobie przypomnieć nic z treści, ponieważ wykład był fantastyczny, ale nadmiar treści, które się w nim pojawiły, które nie znalazły żadnego schematu i wzorca w jego umyśle, spowodował, że wszystkie te treści poszły i została jedna. Wykład był fantastyczny. Więc żeby się uczyć, musimy już coś umieć. Im więcej kontekstu, tym więcej sensu. Proszę Państwa, E równa się MC kwadrat. I co? Wszyscy znamy ten wzór. I nic więcej. To abstrakcja. Kiedy uczeń ma obliczyć pole prostokąta, musi posłużyć się abstrakcją, która mu nic nie mówi. Ale kiedy każemy wybrać mu farbę i obliczyć, czy wystarczy mu pieniędzy, żeby pomalował ścianę w swoim pokoju na ulubiony kolor, natychmiast rozwiąże to zadanie. To jest właśnie ta różnica. Jest kontekst, konkret, a nie abstrakcja. Mózg nie lubi myśleć. Nie chce wysilać się przy abstrakcji. Woli konkretny problem do rozwiązania. I oczywista oczywistość. To, co jest związane z emocjami, zapamiętujemy łatwiej. Od razu zapamiętujemy telefon dziewczyny, która nam się podobała, albo mężczyzny, który nam się podobał. Wystarczy raz i zostaje w głowie. Od razu zapamiętujemy to, co jest dla nas ważne, to, co jest związane z naszymi emocjami. I kolejna wskazówka dla nauczycieli. Dobrze zaprojektowana lekcja musi zwracać uwagę uczniów na właściwe miejsce. I znowuż wspomnienie Willinghama. Wspomnienie lekcji biologii, na której pamięta, że szkielet spadł ze stołu i się rozsypał. Świetne wydarzenie, rewelacyjne. Nie wie nic o szkielecie, nie pamięta nic ze szkieletu. Nie pamięta nic więcej, tylko to, że upadł. Bardzo często projektujemy lekcje pełne fajerwerków. Piękne aplikacje, nauczyciel niemalże na stole. I uczniowie pamiętają nauczyciela na stole, aplikacje, a kompletnie nie pamiętają tego, co nauczyciel chciał ich nauczyć. I jeszcze jedno. Praktyka nie czyni mistrza. Ona czyni stałość. Co to oznacza? Jako nauczyciele pracujemy od wielu lat. Czy to znaczy, że jesteśmy lepsi? Co robimy innego niż 10, 5, 20 lat temu? Może robimy dokładnie to samo, tylko z użyciem nieco innych gadżetów. Czy to jest gra? I znowuż Natal. Natal zwrócił uwagę w swoich badaniach na to, że w klasie lekcyjnej funkcjonują obok siebie, koegzystują trzy światy. Wzajemnie się przenikają, ale często w taki sposób, że osoby z tych różnych światów nie do końca wiedzą, co dzieje się w innym. Pierwszy świat to świat nauczyciela. Świat nauczyciela, który ma nadzieję, że naucza. Co więcej, bardzo często myśli, skoro ja to powiedziałem, to oni wiedzą. To tylko oznacza, że ja to powiedziałem. To świat, w którym
Nauczyciel, mając przed sobą 20-30 osobową grupę, koncentruje się na zarządzaniu, nie na nauczaniu. Nauczanie jest w tym momencie zarządzaniem, tak aby uczniowie robili to, co nauczyciel chce. Co jest przejawem dla nauczyciela, że uczniowie się uczą? No tak, tacy zaangażowani byli, nie? W co byli zaangażowani? W grę. Oni świetnie znają tą grę. Wiedzą, co robić, by przetrwać tą lekcję. Wiedzą, co robić, by budzić wrażenie, że właśnie się uczą. A my, nauczyciele, także gramy w tą grę. Udajemy, że w to wierzymy. Co nas jeszcze, prócz tego błysku w oku, które przekonuje nas o zaangażowaniu ucznia, sprawia, że mamy poczucie satysfakcji po lekcji? No oni w końcu coś zrobili. Mamy efekt. Zmęczyli się straszliwie. Mamy efekt. Ale kto powiedział, że zmęczenie uczniów, że jakiś efekt spowodowało jakąkolwiek zmianę w ich umyśle? Nie wiemy tego, ale wychodzimy z poczuciem satysfakcji. Gramy w tym teatrze. Drugi świat. Świat uczniów. Natal używa takiej metafory, że świat uczniów jest jak orkiestra. Jeżeli uczniowie dobrze wiedzą, jak się gra w tą grę bycia w szkole, nauczyciel słyszy pięknie zsynchronizowaną melodię. Jak jakiś uczeń nie do końca wie, to słyszymy, tam nam fałszuje. Co więcej, nasi uczniowie przychodzą na lekcje ze swoją wiedzą uprzednią. Około 40-50% tego, czego chcemy ich nauczyć, oni już wiedzą, przed lekcją wiedzieli. To może problem jest w tym, by wiedzieć, czego ich należy uczyć, znać ich tą wiedzę uprzednią. Łatwo powiedzieć, każdy z nich ma inną. Każdy wie zupełnie inne 40-55% tego, czego chcemy ich nauczyć. A podczas lekcji intymny świat uczniów się rozgrywa. Tajemne liściki, SMS-y, uśmiechy, załatwianie spraw niedokończonych podczas przerwy. Tak tylko, by nauczyciel nie zauważył. Czasami lekcja bardzo przeszkadza w tym intymnym świecie. I świat trzeci, świat indywidualnego ucznia. Ucznia, który mimo tych trudnych warunków na lekcji jednak jakoś się uczy. Problem w tym, że jest to czarna skrzynka. Mamy dostęp do tego, co do tej skrzynki wkładamy. Czasami mamy pozorne wiedzę na temat tego, co z tej skrzynki wyjdzie, ale co jest w środku, nie wiemy. Według Natala jest to nieprawdopodobnie zindywidualizowany proces, którego nie sposób ująć, nie sposób zrozumieć. Nawet ta sama wiedza podana w innej sekwencji w tym samym momencie może spowodować inne efekty, ponieważ uczenie się to jakby przetwarzanie wszystkiego, co już wcześniej wiedziałem. To ponowna organizacja wiedzy. Jak się do tego dobrać? I znowuż Natal. Kiedy śledziłem, którzy uczniowie osiągają najwyższe efekty, wygrywali ci, którzy mieli właściwą wiedzę uprzednią. Proszę zobaczyć temat zamek. Może być różna wiedza uprzednia. To oczywiście wybrałam słowo wieloznaczne, by pokazać, jak różne rzeczy mogły się w tej głowie roić uczniowskiej. I jeżeli w tym momencie będziemy mówić o życiu w średniowiecznym zamku,
a uczeń rozpoczyna od takich obrazów, to dla co niektórych mówimy po chińsku. Nic nie rozumieją. I wychodzą z tej lekcji jak Willingham. No może i fajna była, tylko o czym? Co zapewnia uczniom właściwą wiedzę uprzednią? Bardzo często środowisko, które odpowiednio ich przygotowało do tego, by na starcie być dobrym uczniem. Ale to nie wszystko. Uczeń, którego byśmy nazwali uczniem zdolnym, nie tylko ma właściwą wiedzę uprzednią, ale potrafi zarządzać swoim uczeniem się podczas lekcji. Co to znaczy? To znaczy, że potrafi wykorzystać do swojego uczenia się nauczyciela poprzez różne interakcje z nim, ba, potrafi tym dziwnym rzeczom, które nauczyciel mówi, że ponoć mają sens, nadać sens sam. Potrafi w tym ciągu propozycji, działań, które nauczyciel mu narzucać, stworzyć swój własny ciąg. Bo jeżeli uczniowie wybierają czego i jak się uczą, uczą się efektywniej. Ci zdolni potrafią to we współpracy z uczniami, z nauczycielem. I co jeszcze? Potrafią wykorzystać grupę. Wiedzą, komu zadać, kiedy i jakie pytanie. Świetnie zarządzają sobą na lekcji. Czyli proszę Państwa, uczeń zdolny to uczeń, który posiada właściwą wiedzę uprzednią i dobrze zarządza sobą na lekcji, usensawiając to, czego ma się nauczyć. Nie ma żadnych innych różnic. A oto badania Taylora, znowuż Nowa Zelandia. Tam bardzo mocno promuje się współpracę uczniów i kiedy on zapytał, kiedy, żeby uczniowie narysowali, kiedy oni się rzeczywiście uczą, to otrzymał tego typu rysunki. Zawsze była ta interakcja. Interakcja głównie z innymi uczniami. Oni rozmawiali ze sobą, robili coś, zawsze interakcja. Czy uczenie się w grupach to święty graal? I znowuż Natal. 80% tego, co się uczniowie uczą, uczą się od innych uczniów. Około 80% tej pomocy jest powierzchowna i często błędna. I już po gralu. Jak sobie z tym poradzić? Natal zaleca, by identyfikować uczniów, którzy w grupie na danym przedmiocie uważani są za pozostałych za wiedzących, czyli tych, których się pyta. I praca z tymi uczniami może dać, może, nie wiemy, czy da, jakieś efekty. Może wtedy będą uczyć się od siebie mniej błędnie. I Claxton. On zwraca uwagę na to, że skoro tak trudno nauczyć czegoś uczniów, może warto skoncentrować się na uczeniu się uczenia. I zwraca uwagę, że to, co sprzyja uczeniu uczenia się, to takie cztery elementy. Trzeba umieć się skupić na procesie uczenia się. Trzeba być przedsiębiorczym, to znaczy potrafić dobrać właściwą metodę do uczenia się danej rzeczy. Trzeba być refleksyjnym, czyli właśnie oceniać, czy wybrana przeze mnie metoda była dobra, a jeżeli nie, to jaką bym wybrał następnym razem. I mówię o odwzajemnianiu. To jest ta gotowość do współpracy, do wykorzystywania potencjału innych uczniów, ale także do oferowania tego, co ja sam umiem. A może solo. Taksonomia solo jest formą zaproszenia uczniów do świadomego wysiłku w kierunku rozwoju. Tutaj te kolejne prostokąciki to takie graficzne przedstawienie tych poszczególnych etapów myślenia. Co ciekawe, można uczniów nauczyć samodzielnego oceniania się, na jakim poziomie solo jestem i można sprawić, że oni pragną także być lepsi, czyli przeskakiwać na kolejne poziomy.
Pierwszy poziom to jest ten przestrukturalny, czyli nic nie wiem na ten temat. Drugi poziom to monostrukturalny, coś wiem, ale to jest jakaś taka samodzielna informacja, którą z niczym absolutnie nie wiążę i ta informacja jest niekompletna. Wielostrukturalny, no nawet wiem całkiem sporo, ale powiązać tego nie potrafię. Relacyjny, nie tylko wiem, ale łączę to. Wiem, co z czego wynika. I abstrakcyjny i transferu. Ja nie tylko rozumiem te relacje, ja potrafię je wykorzystać do tworzenia nowych kategorii, nowych jakości. Może to jest gra? Czas na podsumowanie. Mam wrażenie, że w tej podróży niekoniecznie znalazłam to, czego szukałam. Mam wrażenie, że Graal pozostanie ideą. Dlaczego? Natal przypomina mi, wrócę do szkoły. Szkoły pełnej kulturowych rytuałów, których uczyłam się idąc pierwszego dnia do klasy jako uczeń, których uczyłam się dalej jako nauczyciel. Znam je świetnie, oni też. Czy uda się z nich wydobyć? A Willingham dodaje. Naprawdę? Myślisz, że potrafisz coś zmienić? Przecież twoja praktyka to stałość. To schematy. Przed chwilą wszystko to, co usłyszałaś, co zrozumiałaś, twój umysł, nieco leniwy, spróbuje dopasować do tych schematów albo odrzucić. A Bjork mówi, łatwe to było, nie? No to nauczyłaś się czy nie?